Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Kłaniamy się w trzeciej finałowej odsłonie naszego programu, ale już nie będziemy rozmawiać o polskiej polityce, będziemy rozmawiać o śmierci Diego Armando Maradony. Co oznacza dla futbolu odejście boskiego Diego, bo to sprawa nie tylko futbolu, nie tylko środowiska piłkarskiego, to też kwestia odejścia pewnej ikony sportu, popkultury, pewnego zjawiska, które towarzyszyło kilku pokoleniom kibiców, a nad tym fenomenem będziemy zastanawiać się razem z Kamilem Gierobą, piłkarskiświat.com. Dzień dobry, Kamilu. Witam. Powiedz proszę, cóż można powiedzieć po śmierci takiego człowieka? Często słyszymy o tym, odszedł wybitny piłkarz, no a o tym, jakim był człowiekiem, będziemy dyskutować, no ale my rozmawiamy przede wszystkim o Maradonie jako piłkarzu. Jakim był piłkarzem, jakie piętno wywarł na światowym futbolu? No to był piłkarz, który na pewno porywał całą Argentynę swoimi występami na Mistrzostwa Świata. No pamiętny mecz z Anglią, półfinał w 86 roku, ta ręka boka między innymi i ta akcja, która była później akcją całej dekady przez FIFA ogłoszona. Maradona był niesamowitym piłkarzem, którym porównał go do obecnych zawodników, to myślę, że idealne odzwierciedlenie to był Leo Messi, bo oni mają niemal identyczny styl, a jeszcze Messi strzela podobne gole, chociażby ostatnio z Osasuną i ten jego hołd dla Maradony. Ktoś wyhaczył, że to była niemalże identyczna pozycja, jak Maradona strzelał właśnie dla New Orleans Old Boys. Także to był piłkarz, który porywał swoją grą na boisku. Trudno było go złapać, chociażby ten mecz właśnie z Anglikami, trzeba zobaczyć przed tymi bramkami, ile fauli było na Maradonie, ile było żółtych kartek. Był nie do zatrzymania. Był nie do zatrzymania. To, o czym mówisz, jest bardzo ciekawe w kontekście też pewnych pomyłek komentatorskich. Wspomniałeś o tym, że piłkarzem, który chyba najbardziej przypomina Maradonę, jest Leo Messi, zawodnik reprezentacji Argentyny, tak jak Maradona, ale również zawodnik Barcelony. No, Maradona też przez, zdaje się, dwa sezony reprezentował barwy katalońskiego klubu. No i właśnie Dariusz Szpakowski w jednym z meczów, może to nie był tylko jeden mecz, może ich było więcej, ale ten jeden z Mistrzostw Świata szczególnie utkwił nam wszystkim w pamięci, kiedy zamiast wymieniać nazwisko Messiego, wymieniał właśnie nazwisko Maradony za każdym razem, kiedy Messi miał kontakt z piłką. I mimo tego, że druga osoba komentująca zwracała mu uwagę, że to jest Messi, nie Maradona, Dariusz Szpakowski konsekwentnie mówił Maradona. Czyli te podobieństwa rzeczywiście są bardzo, bardzo duże. No my tu rozmawiamy, można powiedzieć, że rozmawia dwóch młokosów, bo jesteśmy z pokolenia, które wyczynów Diego Armando Maradony w sile jego kariery, w kwiecie jego piłkarskich umiejętności nie pamięta, no ale jednak wywarł tak duże piętno na pokolenia futbolu, że w cieniu tej legendy Maradony przyszło nam żyć. Jak patrzysz na ten fenomen? Czy można powiedzieć, że to był pewien przełom, jeśli chodzi o postrzeganie piłkarzy, postrzeganie środowiska piłkarskiego, że to jest coś, co wychodzi poza granice stadionów, poza te areny piłkarskie, tylko właśnie wkracza do świata popkultury. Jakie trendy wytyczył Maradona? No ja myślę, że idealnie to pokazuje film Diego, który niedawno był w telewizji, jest do obejrzenia w internecie, przed rok temu. No to był, można powiedzieć, jeden z pierwszych piłkarzy celebrytów, bo takiego zainteresowania jego postacią w mediach nie było do tej pory. Chociażby sam dzień prezentacji w Neapolu, kiedy przyszło na stadion 75 tysięcy ludzi. Ten rekord został pobity dopiero 25 lat później przez Cristiano Ronaldo, co pokazuje, jakby samo w sobie jego fenomen, tak? Media wtedy oszalały. Prezes Napoli wręcz groził, że odwoła prezentację, jeżeli się nie uspokoją. Także wejdę ci w słowo, teraz możemy zobaczyć materiał z 2005 roku, już długo po zakończeniu kariery przez Maradonę. Maradona w Neapolu wita się z kibicami, widać, że nawet tyle lat po zakończeniu kariery, po opuszczeniu boiska przez Diego Armando Maradonę, ten kult był wiecznie żywy. To była wręcz euforia, no oni witają go tutaj jak Boga, widać nawet entuzjazm na twarzach mundurowych włoskich, którzy również widzą po prostu niemal wymalowaną chwałę na twarzy tego już niepozornego człowieczka, niskiego, tęgiego, ale jednak cały czas boskiego Diego. No właśnie, chociażby reakcja na jego śmierć też to pokazuje, tak? Cały świat oddaje hołd. Minuty ciszy niemalże na wszystkich stadionach, nawet na naszej ekstraklasy.
Hołd, żałoba trzydniowa w Argentynie, także no, ja sam jak zobaczyłem pierwsze wiadomości o śmierci Diego, no, na początku myślałem, że to jest jakiś żart, tak, bo jeszcze kilka dni wcześniej wydawało się, że wszystko jest ok. Był co prawda po operacji, trafił do szpitala po swoich urodzinach, no, a już lekarz ogłosił wtedy, że jest stan stabilny, a tu nagle taka wiadomość. No, wiadomość wstrząsająca, chyba wszyscy dziennikarze, którzy interesują się piłką nożną, liczyli na to, że to jest być może jakaś niepewna informacja. Sam wtedy miałem dyżur redakcyjny, pamiętam, że czekaliśmy jeszcze na potwierdzenie. Początkowo podawano tę informację za mediami i dopiero później pojawiła się informacja na podstawie hiszpańskiej agencji prasowej, która takie wieści tragiczne nam przyniosła. Powiedz proszę jeszcze o tym wpływie Diego Armando Maradony na ogląd dzisiejszej piłki nożnej, na to jak patrzymy na piłkarzy, bo wcześniej mieliśmy do czynienia z idolami, był Pele chociażby, słynny Brazylijczyk, wielokrotny mistrz świata, wielki idol, no ale to była doba jeszcze, nie wiem co mówić o internecie, doba przed w ogóle transmisjami telewizyjnymi, do wielu zakątków świata te mecze nie docierały, można było gdzieś to przeczytać w kronikach sportowych, być może w kronikach telewizyjnych, jeżeli udało się jakieś krótkie fragmenty zakupić. No ale rzeczywiście to był chyba pierwszy taki piłkarz, który tak się utrwalił po prostu w tej świadomości. No to na pewno tutaj ta jego osoba, te wszystkie też skandale się na pewno na tym odbiły, bo trzeba pamiętać, że o ile on był piłkarzem znakomitym, to jednak wszystkie to cała otoczka wokół, ten jego imprezowy styl życia, narkotyki, no to wszystko też wpłynęło na zainteresowanie jeszcze większe mediów, ale było coś takiego, że argentyńscy kibice byli w stanie mu wybaczyć. To też mówi dużo o Maradonie. No, boskiemu Diego, któż by nie wybaczył za to, co wyrabiał na boisku, co wyczyniał właściwie, nie wyrabiał, bo wyrabiał poza boiskami. A z nami, drodzy państwo, jest specjalny gość, Piotr Świerczewski, srebrny medalista Igrzysk Olimpijskich z Barcelony z 1992 roku, były pomocnik reprezentacji Polski, również zawodnik wielu klubów, między innymi Olympique Marsylia. Czy się słyszymy? Dzień dobry, halo, halo. Dzień dobry, witam państwa. Doskonale. Panie Piotrze, pan wkraczał na te wielkie areny piłkarskie, a Maradona w tym czasie schodził, ale podejrzewam, że wpływ, jaki Maradona miał na pańskie pokolenie, na pokolenia następne, był ogromny. Czy to było tak, że ten młody Piotrek, który stawiał pierwsze kroki na boiskach piłkarskich, chciał być właśnie takim Maradoną? No i właśnie pan zgadł. Kiedy byłem młodym chłopakiem, zawsze kiedyś tam, pewnie jako dzieci, nie wiem czy pan też, mieliśmy takie plakaty na ścianach. Ja miałem dwa plakaty. Jeden plakat to był klubu Olympique Marsylia, drugi plakat to był Diego Maradony. Zawsze był moim idolem, zawsze patrzyłem na niego z wielkim szacunkiem. No i każdy z nas jako dzieciak chciał pewnie grać jak Maradona, co oczywiście było bardzo trudne i niemożliwe prawie do zrobienia. Ja w swoim życiu to drugie marzenie spełniłem, bo byłem piłkarzem Olimpiku Marsylia, no ale nie dane mi było zagrać przeciwko Maradonie. Piłkarz wybitny, naprawdę, ja patrząc na jego zagrania, podanie, to piłka była po prostu na centymetry mierzona, a to, co wyprawiał podczas Mistrzostw Świata w Meksyku w 86 roku, no to już wszyscy wiemy, można powiedzieć, że sam wygrał Mistrzostwa Świata. Puchar Świata wygrał. Podał pan datę 1986 rok, wtedy padła słynna klątwa, że przez kilkanaście lat nie zagramy na Mistrzostwach Świata. No pan był jednym z tych, którzy tę klątwę znieśli. Wspomniał pan o tym plakacie. Zapytał się pan, czy ja miałem taki plakat na swojej ścianie. Otóż proszę pana, miałem plakat, ale z reprezentacją Jerzego Engela, która na Stadionie Śląskim w Chorzowie w 2001 roku wywalczyła awans na Mistrzostwa Świata w Korei, Japonii, i tam był właśnie gracz z numerem 7, czyli Piotr Świerczewski. Także taka sentymentalna nutka się tu pojawiła. Proszę powiedzieć, czy to było tak, że kiedy jechaliście na mundial po tych wielu latach, po tych 16 latach, to odzywały się tam gdzieś z tyłu głowy te wielkie nazwiska, że oto dołączacie do tej wielkiej, wielkiej, wspaniałej mundialowej rodziny, że gdzieś te nazwiska Pele, Maradona, czy też reprezentanci Polski, tacy jak Boniek, Lato, Gadocha, Szarmach i tak dalej, no że po prostu jesteście już w tym gronie.
No można powiedzieć, że tak, że odczarowaliśmy przede wszystkim tą klątwę, że po chyba bodajże 20 latach pojechaliśmy na Mistrzostwa Świata. W końcu nam się udało zakwalifikować i być na tych Mistrzostwach Świata. To prawda, za wiele żeśmy tam nie osiągnęli. Zagraliśmy 3 mecze. Ja zagrałem w 2 meczach, bo za kartki pauzowałem w 1 meczu, ale przeciw Portugalii zagrałem z tymi takimi fajnymi piłkarzami, między innymi jak Luis Figo, Rui Costa czy Pauleta, który strzelił nam w tym meczu bodajże 3 bramki. Świetni piłkarze, fajne doświadczenie, cudowne wspomnienie, jak teraz na to patrzę. No i cieszę się bardzo, że nasza reprezentacja, można powiedzieć, już co roku systematycznie awansuje do Mistrzostw Świata, do Mistrzostw Europy. Teraz mamy Mistrzostwa Europy, ze względu na pandemię, to będą rok później, czyli w 2001 roku. I my wtedy, będąc na tych Mistrzostwach Świata, też mieliśmy swoich idoli. Ja pamiętam przecież, jak grałem z Zinedine Zidane we Francji, potem on grał we Włoszech, potem grał w Hiszpanii, w Realu Madryt. I to już też był taki niby mój rówieśnik, ale już idol wielu młodzieży i nas piłkarzy też był takim idolem, bo każdy z nas patrzył się na tych wybitnych piłkarzy i chciał dołączyć do grona tych najlepszych. No niestety nie udało nam się wyjść z grupy, pokazać z dobrej strony, ale powiem tak, że no, to, co mamy jakby w pamięci, że byliśmy na tych Mistrzostwach Świata, to naprawdę zostaje na wiele, wiele lat. To zostaje na wiele, wiele lat. No ja jestem jeszcze ciekaw odnośnie pańskich wspomnień, bo powiedział pan o Zinedine Zidanie, a jak to wyglądały panów relacje na boiskach Ligi Francuskiej, bo zdaje się, że Zidane jako charakterny zawodnik, no znalazł tutaj godnego przeciwnika w pana osobie. No z Materazzi nie miał większych problemów, no ale już Piotr Świerczewski, Polska, chyba się postawił. Piotr Świerczewski się nie poddał. Co prawda było to takie trochę głupie zachowanie ze strony nas obu, bo ja dostałem z główki od Zidana, czyli jego słynne uderzenie, potem ja go uderzyłem po góralsku z mojego łokcia słynnego, natomiast no, to było takie głupie zachowanie w wieku 21 lat, bodajże to był mój pierwszy sezon w lidze francuskiej. Zinedine Zidane grał w drużynie Bordeaux, ja grałem w Saint-Étienne, takie nasze spięcie i doszło do takiej małej, powiedzmy, bójki na boisku. Natomiast no, później, no, jak wszyscy wiemy, no, Zidane to jest wybitny zawodnik, odszedł najpierw do Ligi Włoskiej, później do Ligi Hiszpańskiej, zdobył wszystko, co można było zdobyć, czyli Mistrzostwo Europy, Mistrzostwo Świata, Ligę Mistrzów, teraz jako trener zdobył Ligę Mistrzów, spełnił się sportowo, świetny zawodnik i można powiedzieć, że on był już nawet takim idolem za czasów mojej gry. Patrzyłem na niego, na jego zagrania, na jego przyjęcia, na jego jakby odwracaniem się z przeciwnikiem na plecach. Takie on miał naprawdę bardzo dobre przebłyski gry, z których wszyscy piłkarze mogliśmy brać przykład. Czy można by porównać Zidana do Maradony? Chyba może powiem, że nie, bo Maradona dla mnie był jeszcze lepszym piłkarzem. Był piłkarzem takim kompletnym, którego dotknięcie piłki sprawiało radość, jak się oglądało, jak Maradona podaje piłkę, jak strzela, jak drybluje. To było coś wspaniałego. Nawet Messi, który też wszyscy patrzą i porównują Messiego do Maradony, wydaje mi się, że jednak Diego był jeszcze lepszym piłkarzem, jeszcze bardziej takim indywidualistą, który sam mógł wygrać mecz. Sam mógłby wygrać mecz, te mecze wygrywał. A jeżeli chodzi o polskich zawodników, proszę się nie rozłączać, jeszcze zapytam w studiu Kamila Gierobę, kto z polskich zawodników jest taką namiastką, może złe słowo, ale pewnym naśladowcą Messiego. Czy widzisz takich piłkarzy, którzy prezentowaliby podobne umiejętności, a przynajmniej podobny styl gry, oczywiście zachowując pewne proporcje, jeśli chodzi o talent? Oj, jeżeli chodzi o styl gry, to raczej trudno takiego znaleźć. Na pewno umiejętności to Lewandowski, tak? To jest piłkarz, myślę, tej samej klasy, spokojnie w top 5 obecnie na świecie można go stawiać. I wcześniej na przykład Zbigniew Boniek, też to był niezwykły indywidualista, mógł zmienić swoimi rajdami losy gry. Natomiast ciężko teraz znaleźć takich piłkarzy. Ciężko, może Piotr Świerczewski tutaj znajdzie nam jakiś przykład. Panie Piotrze, czy widziałby pan jakiegoś piłkarza? Nie mówię tutaj oczywiście o skali talentu, bo to jest zupełnie inna kwestia, ale pewien styl gry, ofensywny pomocnik, ktoś, kto potrafi rozegrać, wyjść. Czy tacy zawodnicy są w reprezentacji Polski? Powiem tak, o skali talentu na pewno nie możemy nikogo porównać ani do Maradona, ani nawet do Lewandowskiego.
Nawet Roberta. Robert to jest inny styl, to jest środkowy napastnik, on potrafi grać plecami, on tak nie idzie jeden na jeden. Robert jest raczej takim zawodnikiem, który wykańcza sytuacje, które robią inni zawodnicy, ale między innymi, co można troszeczkę porównać, ale to oczywiście nie ta skala, to Kamil Grosicki. Zawodnik, który lubi ścigać się, lubi iść jeden na jeden, nie boi się dribblingu i nawet sobie przypomnę taką bramkę, tylko nie pamiętam przeciwko jaką. I tu niestety, panie Piotrze, musimy stawiać kropkę, bo nas ogranicza czas niestety, ale mam nadzieję, że jeszcze o tej bramce Kamila Grosickiego sobie przypomnimy, jeszcze o tym porozmawiamy. Serdecznie panu dziękuję. Piotr Świerczewski, były zawodnik reprezentacji Polski, a w studiu Kamil Gieroba, dziennikarz sportowy, portal piłkarski świat.com. Dziękuję. Dziękuję serdecznie, dziękuję również państwu i w tych piłkarskich, trochę żałobnych nastrojach musimy kończyć nasz program. Do zobaczenia za tydzień.